Witamina D. To, że trzeba suplementować witaminę D, wiedzą nawet dzieci w przedszkolu. Z każdej strony dochodzą do nas informacje o tym, jaka to ona jest zbawienna dla naszego organizmu i niewątpliwie jest to witamina, która ma najlepszy marketing spośród wszystkich witamin, jak nie spośród wszystkich suplementów. A jak wiemy, dobry marketing bardzo często koreluje z bardzo dobrymi pieniędzmi. Ja nazywam się Wojciech Sankiewicz i dzisiaj opowiem Tobie, o co tak właściwie z tą całą witaminą D chodzi. Żeby było krótko i zwięźle, przejdźmy od razu do konkretów. Główną funkcją witaminy D jest transport wapnia z krwi do kości. Mechanizm ten zapobiega utracie masy kostnej, związanej głównie z wiekiem, co zapobiega powstawaniu osteoporozy i niweluje ryzyko złamań. To jest jej główna funkcja, ale warto wiedzieć o tym, że receptory dla witaminy D znajdują się w każdej komórce naszego ciała, a oznacza to nie mniej, nie więcej, że witamina D ma jakieś działanie dla każdej komórki, dla każdej tkanki znajdującej się w naszej organizmie. Nie wiemy jeszcze dokładnie jakie, ale wiemy tyle, że jeszcze dużo się dowiemy. Ale co tak właściwie wiemy? Poza tym, że wspiera nasz układ kostny, wspiera również nasz układ odpornościowy. Odpowiednie stężenie witaminy D we krwi zdecydowanie zniweluje ryzyko zachorowania na różnego rodzaju choroby układu oddechowego, a także zniweluje ryzyko zachorowania na grypę. Ponadto uważa się, że niedobory witaminy D są związane m.in. z insulinoopornością, mogą powodować zwiększone ryzyko zachorowania na cukrzycę typu pierwszego u dzieci, na cukrzycę typu drugiego u dorosłych. Poza tym niedobory również są związane z utratą siły mięśni szkieletowych. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że sytuacja ta ma miejsce tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy niedobór witaminy D we krwi. Jeśli ustabilizujemy nasz poziom witaminy D, wtedy nasze mięśnie znowu zaczną pracować prawidłowo. Nie oznacza to, że jeśli będziemy coraz bardziej zwiększać stężenie witaminy D, nasze mięśnie będą stawały się silniejsze. Tak nie jest. Nasze mięśnie będą pracować optymalnie, wtedy kiedy poziom witaminy D będzie optymalny. Jeśli będzie za niski, wtedy nasze mięśnie mogą stracić troszkę siły. I teraz creme de la creme. To, o czym nie mówią w reklamach. Odpowiednie stężenie witaminy D może zniwelować ryzyko zachorowania na raka. Zachorowania na każdy rodzaj nowotworu, no z wyjątkiem nowotworu prostaty. I teraz tak, odpowiednie stężenie może zniwelować to ryzyko nawet o 50%. A to jest dużo. To jest bardzo dużo. I teraz, żeby nie być gołosłownym, spójrz sobie na ten wykres. Zatrzymaj film i dokładnie go przeanalizuj. Na osi X mamy pokazane stężenie witaminy D we krwi, a na osi Y mamy pokazane spadek ryzyka zachorowania na daną chorobę, na dany nowotwór. Dobra, coś tam sobie popatrzyłeś na ten wykres, ale co tak właściwie trzeba zrobić, aby takie stężenie witaminy D otrzymać? Wrócimy jeszcze do tego wykresu, ale zacznijmy od samego początku. Przede wszystkim musimy wiedzieć o tym, że witamina D jest wytwarzana głównie w naszej skórze pod wpływem słońca. No, jeszcze niewielkie ilości są w pożywieniu, ale są to na tyle małe ilości, że w ogóle nie warto się na tym skupić. Ale teraz tak, jest wytwarzana pod wpływem słońca w naszej skórze, ale w przypadku Polski, w przypadku szerokości geograficznej, na jakiej leży Polska, synteza witaminy D zachodzi tak właściwie tylko przez 3-4 miesiące, od kwietnia do września. Od września do kwietnia nie ma możliwości, aby samemu syntetyzować witaminę D, dlatego wskazane jest, a właściwie koniecznym jest uzupełnianie jej w postaci suplementacji. I teraz, jak już wspomniałem o suplementacji, nasuwa się podstawowe pytanie, które zadaje każdy. Ile tej witaminy łykać? I zacznijmy od tego, że jest to źle zadane pytanie, bo ile tej witaminy łykać, na to pytanie nie jest w stanie jednoznacznie odpowiedzieć nikt. Tak właściwie nie powinno nas w ogóle interesować ilość suplementowanej witaminy D, powinny nas interesować wyniki naszych badań z krwi. Powinno nas interesować stężenie witaminy D, jakie mamy we krwi. A żeby o tym wiedzieć, jakie to stężenie mamy, konieczne jest wykonywanie badań. I dopiero wtedy, na podstawie informacji, jakie dadzą nam badania, jesteśmy w stanie opracować jakąś strategię przyjmowania witaminy D. Nas interesuje to, aby doprowadzić do takiego stanu, aby to stężenie było między 40 a 60 nanogramów na mililitr. Jeśli do tej pory w ogóle nie suplementowałeś witaminy D, obstawiam, że będziesz miał 20 nanogramów na mililitr albo mniej, co kwalifikuje się jako niedobór. No niestety w polskim społeczeństwie zdecydowana większość cierpi z powodów niedoboru witaminy D. Także w tym momencie, a propos ilości suplementacji, mogę powiedzieć tylko jedno. 2000 jednostek,
które jest tak bardzo promowane we wszelkich reklamach, które jest tak bardzo promowane i zalecane przez wszelkiego rodzaju instytucje, najprawdopodobniej nie wystarczy, aby wejść na poziom, jaki nas interesuje, czyli na poziom stężenia od 40 do 60 nanogramów. Najprawdopodobniej. Wszystko zależy od indywidualnej, od każdej osoby indywidualnie. I też w tym samym momencie mogę powiedzieć, że suplementowanie 10 tysięcy jednostek nie jest równoznaczne ze śmiercią. Okej, są tam jakieś badania, gdzie faszerowano szczury jakimiś kosmicznymi dawkami witaminy D i one umarły. Umarły z powodu zwapnienia w nerkach. Ale pamiętajmy, że są to szczury i że były podawane jakieś kosmiczne dawki. Żaden zdrowo myślący człowiek nie będzie spożywał na tyle dużych dawek, aby doprowadzić się do poziomu toksycznego. I teraz, jak już wspomniałem o poziomie toksycznym, tak, de facto można przedawkować witaminę D, ale w praktyce jest to niewykonalne. Ale jest jeszcze taka jedna praktyka, bo duże suplementowanie, raczej suplementowanie dużych ilości witaminy D może spowodować powstanie zwapień w naszym organizmie. I w tym momencie ratuje nas witamina K. Bardzo dobrą praktyką jest suplementowanie witaminy D3 łącznie z witaminą K2. I takim ogólnym zaleceniem jest to, aby na każde 5000, 10000 jednostek witaminy D przyjmować co najmniej 40 mikrogramów witaminy K. I to wystarczy. Gwarantuję Tobie, że jeśli jesteś zdrowo myślącym człowiekiem, jeśli będziesz kontrolował swój poziom witaminy D we krwi, robiąc regularnie badania, to nie ma takiej opcji, abyś doprowadził się do stanu, w którym będzie ona niebezpieczna dla Ciebie. Okej. I teraz tak. Powiedziałem, że od września do kwietnia właściwie nie jesteśmy w stanie syntetyzować witaminy D ze słońca, ze skóry. Czyli nasuwa się tutaj myśl, że latem de facto suplementować nie trzeba, skoro wytworzymy ją w skórze. I tak i nie. Bo tak jak zimą, tak i latem nie interesuje nas suplementacja, nas interesuje nasze stężenie we krwi. Jakie osiągniemy, to nie jest ważne. Jeśli uda nam się osiągnąć optymalne stężenie witaminy D3 we krwi za pomocą samej ekspozycji na słońce, to super. Ale jeśli nie, to latem również możemy suplementować witaminę D. Najprawdopodobniej będziemy ją suplementować w troszkę niższych dawkach, no bo oczywiście będziemy trochę dostarczyć jej witaminy D ze słońca. I w tym momencie taki tip, co można zrobić, żeby latem zoptymalizować tą naturalną syntezę witaminy D. Według obecnych badań, według tego co wiem na dzień dzisiejszy, wystarczy codzienna ekspozycja na słońce przez 20 minut. Niewiele, ale w Polsce to jest ważne. To musi być ekspozycja na słońce, to musi być 20 minut między godziną 12 a 15, kiedy słońce jest najwyżej nad horyzontem. Kiedy siła tych promieni słonecznych jest wystarczająca, czyli 20 minut między 12 a 15. Po drugie, to musi być ekspozycja skóry na słońce, więc siedzenie w ubraniach czy stosowanie filtrów UV no, jest bez sensu. I warto byłoby również siedzieć na tym słońcu bez okularów przeciwsłonecznych. To działa. I teraz tak, taka ciekawostka. Dokopałem się do badań z lat 30. XX wieku. Większość z Was sobie teraz myśli, to już dawno nieaktualne, w ogóle po co o tym wspominasz. Ale miejcie na uwadze to, że samochody elektryczne jeździły po drogach jeszcze zanim Henry Ford wypuścił swój Model T i zanim rodzice i dziadkowie Elona Muska stąpali po ziemi. Więc w tych starych badaniach też coś może być na rzeczy. I teraz tak, wykazano, że genitalia są obszarem ciała najlepiej reagującym na słońce, wytwarzając przy tym największe ilości hormonów, w tym właśnie witaminy D. Okej. Może w tym miejscu wspomnę o jeszcze jednej rzeczy, bo nie powiedziałem o tym na samym początku. Niedobory witaminy D mogą również powodować niedobory testosteronu u mężczyzn. To jest ważne, miejcie to na uwadze. Niski testosteron nie jest fajny. Dobra, to chyba tyle. Miało być krótko, zwięźle i konkretnie. Więc tak, podsumowując, tak, warto suplementować witaminę D. Ile? To zależy. Rób badania. Jak będziesz miał badania, to będziesz w stanie odpowiednio dostosować strategię suplementacji do swojej sytuacji. Jeśli potrzebowałbyś pomocy w opracowaniu takiej strategii, zawsze możesz się do mnie zgłosić. Pomogę. Opracuję strategię suplementacji witaminy D dla Ciebie, żebyś odniósł z tego jak najwięcej korzyści, nie nadszarpując niepotrzebnie swojego budżetu. Okej, to chyba tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału.
Jeśli miałbyś jakieś pytanie, jeśli chciałbyś, żebym doprecyzował jakąś kwestię, o której wspomniałem, to napisz o tym w komentarzu, na pewno odpowiem. Jeśli filmik się Tobie podobał, zostaw łapkę w górę. A jeśli interesuje Ciebie ten świat dietetyki, jeśli chciałbyś zdobyć więcej wiedzy z tego zakresu, to zasubskrybuj mój kanał. Obiecuję, że regularnie będą pojawiały się tutaj nowe treści. A tymczasem dzięki wielkie jeszcze raz. Na razie, trzymajcie się.